mrok, tajemnicze historie, które zdarzyły się naprawdę. Madame Monnier mieszkała w eleganckim domu z wieżyczkami w spokojnej, cichej dzielnicy Poitiers na zachodzie Francji. W domu naprzeciwko żył jej syn Marcel, doktor prawa i były urzędnik wysokiego szczebla. Rodzina Monnier należała do respektowanych, arystokratycznych rodów. Zmarły Monsieur Monnier był profesorem nauk humanistycznych na lokalnym uniwersytecie. Państwo Monnier mieli dwoje dzieci. O synu już wspomniałam. Dodam, że Marcel mieszkał sam. Swojego czasu poślubił pewną temperamentną Hiszpankę, z którą miał córkę, Marie Dolores. Wrócił jednak do Francji bez nich. Madame Monnier miała również córkę, choć w 1901 roku, kiedy zaczyna się ta opowieść, mało kto zdawał się ją pamiętać. Był koniec maja 1901 roku. Do drzwi domu Madame Monnier puka sam nadinspektor policji w Poitiers. Otwiera mu jedna ze służących kobiety. Czy zastałem Madame Monnier? Pyta nadinspektor. Pani nie przyjmuje gości, odpowiada mu natychmiast służąca. Leży w łóżku, bardzo źle się czuje. Nadinspektor nalega, musi koniecznie widzieć się z Madame Monnier. Służąca idzie do pokoju pani. Po chwili wraca i przekazuje jej prośbę. Niech nadinspektor porozmawia lepiej z jej synem, który mieszka w domu naprzeciwko. Gdy policjant puka do drzwi domu Marcela, okazuje się, że i ten akurat źle się czuje i nie może rozmawiać. Zirytowany nadinspektor wymusza spotkanie. Marcel Monnier ma 53 lata. Jako doświadczony prawnik w rozmowie z policjantem jest bardzo lakoniczny. Nadinspektor informuje go, że prokurator generalny otrzymał donos na matkę Marcela. Anonimowy donosiciel twierdzi, że kobieta od 25 lat przetrzymuje swoją córkę Blanche w zamknięciu. Więziona i głodzona Blanche miała żyć we własnych odchodach, bez dostępu do światła i świeżego powietrza. Od siebie nadinspektor dodaje, że zauważył zamknięte na kłódkę okiennice na trzecim piętrze domu Madame Monnier. Marcel jest oburzony. Twierdzi, że to wszystko oszczerstwa. Następnie dodaje, że on i tak nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ jego matka i siostra mieszkają we własnym domu i on się nie wtrąca do ich spraw. Nadinspektor nie daje się łatwo zbyć. Jeżeli Marcel i jego matka naprawdę nie mają nic do ukrycia, niech pozwolą policjantowi zobaczyć się z Blanche Monnier. Marcel ma na to gotową ripostę. Jego siostra jest bardzo chora od 10 lat i tylko rodzinny doktor mógłby wyrazić ewentualną zgodę na odwiedziny. Kiedy policjant nalega, Marcel idzie z nim w końcu do domu matki, aby zapytać ją o pozwolenie. Madame Monnier ma 75 lat, lecz wygląda na przynajmniej 10 lat młodszą. Jest władcza i łatwo się irytuje. Jej strój zdobią koronki i wstążki. Cieszy się szacunkiem mieszkańców Poitiers, lecz nikt jej nie lubi, ona zaś wielu nienawidzi.
kiedy nadinspektor ponownie zjawia się w jej domu w towarzystwie Marcela. Kobieta niechętnie zgadza się, by Marcel zaprowadził policjanta do Blanche. Nadinspektor wspominał tę krótką wizytę tak. Monsieur Mounier zaprowadził mnie do pokoju na trzecim piętrze. W pokoju było ciemno i panował w nim odór tak nieznośny, że obaj natychmiast musieliśmy się wycofać, by zaczerpnąć powietrza. Potem ponownie weszliśmy do środka. Próbowałem otworzyć okno, ale nie dało się tego zrobić, ponieważ zabezpieczały je pozamykane hermetycznie okiennice. Dodatkowo Monsieur Mounier powiedział pośpiesznie, że otwarte okno przeszkadzałoby jego siostrze. Rozejrzałem się, bo nigdzie w tych ciemnościach nie mogłem dostrzec rzeczonej siostry. W końcu zobaczyłem, że ktoś leży na sienniku, cały przykryty kocem. I koc, i siennik, i wszystko wokół było odrażająco brudne. Na ziemi pełno było ludzkich odchodów, po których biegały robaki i szczury. Próbowałem odsłonić twarz kobiety. Uznałem, że musi to być Blanche, lecz ona nie pozwoliła mi. Zaczęła wrzeszczeć jak dzika. Nadinspektor opuszcza pokój Blanche. Parę godzin później w domu Madame Mounier zjawia się wezwany przez policjanta przedstawiciel władz miasta, sędzia Dufresnel. Na jego rozkaz okno w pokoju Blanche zostaje otwarte po uprzednim usunięciu okiennic. Na podłogę w gigantycznej chmurze kurzu opadają stare, ciemne zasłony. Oczom sędziego i jego ludzi ukazuje się naga kobieta leżąca na sienniku. Jej posłanie pokryte jest skorupą ze starych odchodów, resztek jedzenia i brudu. Kobieta jest śmiertelnie wychudzona. Później okaże się, że waży zaledwie 25 kg. Jej długie, ciemne włosy sięgają do jej stóp. Są matowe i sklejone, wyglądają jakby nigdy nie były rozczesywane. Kłębią się w nich robaki. Ciało kobiety jest blade i pokryte grubą warstwą brudu. Od lat nie przycinano jej paznokci. Sędzia stara się z nią porozmawiać, lecz kobieta krzyczy i zasłania twarz. Trudno uwierzyć, że to Blanche Mounier, dawniej tak cudowna, piękna, delikatna dziewczyna. Nikt nie widział jej od ćwierć wieku. Teraz ma 52 lata i jest dosłownie wrakiem człowieka. Sędzia Dufresnel nakazuje owinąć nagą kobietę w koc i natychmiast zawieźć ją do szpitala. Po dezynfekcji pokoju zostaje on gruntownie przeszukany przez policję. Skonfiskowane zostają wszystkie znalezione tam przedmioty. Na długiej liście znajduje się m.in. urwana głowa od lalki, dwie figurki Matki Bożej, różaniec, jeden słoik z robakami, stanowiącymi według policjantów zaledwie 5% robaków znalezionych w posłaniu Blanche. Są tam też notatki Blanche, zapisane ołówkiem. Niestety nie znamy ich treści. Madame Mounier i jej syn Marcel trafiają do aresztu. Podczas przesłuchania Marcel wypiera się wszelkiej odpowiedzialności za stan siostry. Twierdzi, że zamknięto ją z uwagi na jej dobro. Cierpiała bowiem na chorobę psychiczną. Miały o nią dbać specjalnie przydzielone pokojówki. Tu muszę powiedzieć więcej o tych pokojówkach. Otóż na początku uwięzioną Blanche zajmowała się stara, zaufana służąca państwa Mounier, Madame Renard. Na specjalne życzenie Marcela Mounier
Dostała ona nawet medal od Komitetu Dobrych Uczynków. Czy wynagrodzono ją w ten sposób za dyskrecję? Gdy stara służąca umarła, zastąpiono ją nową dziewczyną. Ta jednak i kolejne szybko rezygnowały z posady. W 1901 roku aktualna pokojówka Blanche zaprosiła do domu Monnier w tajemnicy przed swoją panią pewnego pułkownika, z którym chciała spędzić wieczór. To właśnie on napisał później donos do prokuratora generalnego, po tym jak odkrył w domu Madame Monnier sekretny pokój z więźniarką. Podczas przesłuchania Marcel mówi, że czasem odwiedzał swoją siostrę, lecz rozmowa z wariatką nie bardzo się kleiła. Brat łaskawie czytał jej gazetę. Odór mu nie przeszkadzał, bo tak się szczęśliwie złożyło, że ma słaby węch. Ma również słaby wzrok, co nie przeszkadza mu jednak w malowaniu akwarelą z natury. Przesłuchujący informuje Marcela, że zdobyto zeznania wielu świadków, którzy często słyszeli krzyki i błagania płynące zza zamkniętych okiennic pokoju Blanche. W tych rozpaczliwych krzykach padały słowa takie jak policja, sąd, wolność i więzienie. Marcel wzrusza ramionami. Siostra jest wariatką. Takie słowa w jej ustach nic nie znaczą. Często mówiła sama do siebie. Możliwe nawet, że kłóciła się sama z sobą. Marcel nie wie, jak było. On był tylko okazjonalnym gościem w domu matki. Przesłuchiwana następnie Madame Monnier twierdzi, że jej córka dobrowolnie pozostawała zamknięta w swoim pokoju. Mniej więcej od roku 1876 nie chciała wstawać z łóżka, mimo że rodzice bardzo ją do tego namawiali. Monsieur Monnier, ojciec Blanche, zmarł w 1882 roku. Według matki Blanche zawsze była delikatnego zdrowia. Stroniła od balów i innych spotkań towarzyskich. Wolała czytać i chodzić do kościoła. Nie myślała w ogóle o zamążpójściu. Madame Monnier była pewna, że Blanche zostanie zakonnicą. Przekonacie się, jak bardzo nieprawdziwy był wizerunek Blanche, jaki starała się przedstawić policji jej matka. Madame Monnier przekonuje policję, że Blanche jest taka wychudzona, ponieważ od lat bardzo mało je, mimo że kucharka przygotowuje specjalnie dla niej duże, pyszne posiłki. Kapryśna Blanche odmówiła noszenia jakichkolwiek ubrań. Nie chciała też mieć pościeli w swoim łóżku. Przesłuchujący zwraca uwagę Madame Monnier, że służące w jej domu wielokrotnie starały się dostać jej zgodę na umycie córki i położenie jej w łóżku z pościelą. Madame Monnier miała za każdym razem odmawiać. Te dziewuchy kłamią, odpowiada opryskliwie Madame Monnier. Na końcu dodaje, że całe swoje życie poświęciła dla Blanche. Po zaresztowaniu 75-letnia Madame Monnier została umieszczona w więziennym szpitalu. W szpitalu dopisywał jej apetyt. Dopiero po kilku dniach jej stan zdrowia znacząco się pogorszył. Twierdziła, że jest niewinna i prosiła, by wypuszczono ją do domu. Zmarła 2 tygodnie po zaaresztowaniu. Jej ostatnie słowa brzmiały: ach, moja biedna Blanche. Jak wspomniałam, Blanche Monnier również umieszczono w szpitalu. Co ciekawe, w opinii pracowników szpitala, którzy się nią opiekowali, kobieta była bardzo spokojna i cicha. Nie przypominała wariatki, o której mówili jej matka i brat. Uśmiechała się tylko dziwnym, trochę anielskim, a trochę chytrym uśmiechem. Chętnie zjadała, co jej przynoszono. Oczywiście ignorowała sztućce
i wyraźnie cieszyła się, gdy ją myto w perfumowanej wodzie. Kiedy pierwszy raz zaczerpnęła świeżego powietrza, wyszeptała: och, jak cudownie. Uwielbiała zapach kwiatów i sielski, zielony widok z okna jej szpitalnego pokoju. Początkowo załatwiała się wprost na łóżko, wkrótce jednak zaczęła korzystać z toalety. Jej stan fizyczny już po kilku tygodniach wyraźnie się polepszył. Przybrała na wadze, nabrała też sił. Niestety poprawa jej zdrowia psychicznego nie postępowała tak szybko. Odpowiadała na niektóre proste pytania, sama jednak nie zadawała żadnych. Zupełnie jakby nie interesował ją świat za oknem, ani jej dalszy los. Nigdy nie mówiła o swojej matce czy bracie. Kiedy szpitalny kapelan zapytał, czy chciałaby ich zobaczyć, natychmiast odpowiedziała: och nie, nie przyprowadzaj ich tutaj. Była bardzo niekonsekwentna w swoich pragnieniach. Choć uwielbiała swoje nowe, czyste łóżko, często prosiła, by przynieść jej ukochany koc. Ten stary, brudny koc, w którym żyły kolonie robaków. Pokój, który przez 25 lat był jej więzieniem, nazywała jej drogą małą grotą. Blanche podobało się wszystko, co miało jasne, radosne barwy. Nie lubiła natomiast ciemnych kolorów. Kiedyś jeden z pielęgniarzy dla żartu włożył jej na palec pierścionek. Zrzuciła go natychmiast, gdyż miał czarny kamień. Nie była ani trochę wstrząśnięta czy zasmucona na wieść o śmierci matki. Na pytanie, czy pamięta swojego ojca i czy go lubiła, odpowiadała bez wahania: o tak. Co ciekawe, ojciec starej Madame Monnier, który mieszkał z córką do swojej śmierci w 1883 roku, również nie opuszczał swojego pokoju przez ostatnich 10 lat swojego życia. Nikt nie widział go w tych latach. Nawet większość służących wiedziała o nim tylko ze słyszenia. Nazywali go żartobliwie pustelnikiem. Po uratowaniu Blanche pojawiło się wielu świadków, którzy coś widzieli lub o czymś wiedzieli, lecz przez 25 lat z jakiegoś powodu milczeli. Mówili teraz na przykład, że drzwi frontowe w domu Madame Monnier były zawsze zamknięte. Kobieta rozkazała swoim służącym, by nikogo pod żadnym pozorem nie wpuszczali do środka. Pokojówki twierdziły, że Madame Monnier ani razu nie odwiedziła swej uwięzionej córki, ale doskonale zdawała sobie sprawę ze stanu, w jakim znajdowała się zarówno Blanche, jak i jej pokój. Gdy jedna z pokojówek zasugerowała, by Madame Monnier zatrudniła dla swojej córki pielęgniarkę, kobieta odparła, że nie ma takiej potrzeby, gdyż jej córka nie jest chora. Na pytanie, czemu nie odeśle Blanche do domu opieki, odpowiedziała, że ślubowała pozostać przy swojej córce aż do śmierci. Madame Monnier i jej syn Marcel często kłócili się o pieniądze, które bogata matka wypłacała synowi ze zmienną regularnością. Kilka razy Madame Monnier odgrażała się, że zerwie te wypłaty. Być może dlatego Marcel nie ingerował w sprawy między matką a Blanche. Według świadków Madame Monnier nigdy nie przestała traktować Marcela jak małego chłopca. Marcel charakteryzował się dziwnym upodobaniem do brudu. Nigdy nie pozwalał służącym sprzątać swojego pokoju, który pokrywała wciąż przerastająca warstwa nigdy nie ścieranego kurzu. W pokoju trzymał dzbanek, który służył mu za toaletę. Tego dzbanka również zabraniał dotykać służącym. A pewnego dnia sprawił sobie nowy dzbanek. Tym razem dużo większy. W październiku 1901 roku sąd karny w Poitiers
skazał Marcela Monnier na 15 miesięcy więzienia. Został on jednak uniewinniony miesiąc później w apelacji. Mężczyzna sprzedał część majątku po matce i wyjechał z Poitiers do swojej wiejskiej posiadłości, gdzie żył aż do śmierci w 1913 roku. Jaki los spotkał 25-letnią Blanche? Co doprowadziło do jej uwięzienia? Według francuskiego tygodnika ilustrowanego La Vie Illustrée z 1901 roku, który opisał obszernie sprawę Blanche, powodem był nieakceptowany przez rodzinę romans 25-letniej Blanche, w rezultacie którego dziewczyna zaszła w ciążę. Matka Blanche miała się pozbyć dziecka i odizolować córkę od świata, by nie dawać nikomu powodów do plotek. Początkowo dziewczynę umieszczono w szpitalu psychiatrycznym. Wkrótce jednak matka sprowadziła ją z powrotem do domu, do specjalnie dla niej przygotowanego pokoju celi, z którego miała wyjść dopiero po 25 latach. Sąsiedzi państwa Monnier zeznali, że gdy Blanche miała 20 kilka lat, widywano ją przez pewien czas, jak odwiedzała starszego od niej mężczyznę, który również mieszkał w tej okolicy. Niewiele później pojawiły się plotki, że dziewczyna ma go poślubić, co dla pozostałych sąsiadów było zaskoczeniem, głównie z uwagi na sporą różnicę wieku między tymi dwoma. Do żadnego ślubu jednak nie doszło, a po kilku miesiącach Blanche przestała wychodzić z domu i nikt nigdy już więcej jej nie zobaczył. Jedna ze służących w domu Monnier, która pracowała tam jeszcze przed śmiercią pana Monnier w 1882 roku, wspomina, że wciąż jeszcze wtedy bardzo młoda Blanche czasami wychodziła ze swojego pokoju, żeby zagrać w salonie na pianinie. Wtedy jednak jej matka natychmiast kazała jej wracać na górę, mówiąc: jesteś hańbą dla naszej rodziny. Blanche opuszczała salon, przeklinając na głos. Czasami Madame Monnier posyłała za nią swojego męża, by ją uciszył. Ojciec Monbrun, duchowny, który dobrze znał rodzinę Monnier, opisał matkę Blanche jako tyrana. Na łożu śmierci ojciec Blanche wyznał mu, jak bardzo żałował, iż ulegał we wszystkim władczej żonie, szczególnie w sprawach dotyczących ich córki. Już wtedy sąsiedzi widywali rozhisteryzowaną Blanche, stojącą nago w oknie swojej celi. Między innymi dlatego okno zostało później zabite deskami. Najprawdopodobniej to tyraniczna osobowość matki przyczyniła się do większości zaburzeń stwierdzonych u Blanche. Zaburzenia te rozwijały się u niej przez lata. Jedna z pokojówek wspomina, jak 20-kilkuletnia Blanche chodziła po domu w samej koszuli nocnej i gorsecie, odmawiając założenia innych, bardziej stosownych ubrań. Nie zachowywała się jak szalona. Była absolutnie spokojna, grzeczna, rezolutna. Tylko w kontakcie z matką zawsze wpadała w furię. Latem 1882 roku pokojówka ta słyszała, jak Blanche krzyczy zza drzwi swojego pokoju: wszystkich was poślę do więzienia, tak, wszystkich. Blanche Monnier przebywała w szpitalu psychiatrycznym w Blois przez ponad 10 lat, do swojej śmierci w 1913 roku. Zdiagnozowano u niej takie zaburzenia jak anoreksja, koprofilia, ekshibicjonizm i schizofrenia. Słuchaliście podcastu Mrok, autorstwa Marty Kłos.